No i chyba wam nie muszę mówić, jak to było. Witam was tutaj, cześć i cześć znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek z Skylines PlayStation 4 Miasto Szczęścia, Miasto Ogrodów. No na nasze miasteczko i od razu odliczanie do otwarcia, do dodania nowego dodatku dostępnego dla wszystkich. Zresztą w dzisiejszym odcinku, dzisiaj też się pojawia pewnie nowy odcinek z Skylines, ale oficjalnego. Co do naszego nowego dodatku Sunset Harbor. Mam nadzieję, że się niedługo pojawi, jestem bardzo ciekawy i oczywiście pomijając to, że aktualnie planuję zakup gimbala, a właściwie kiedy wy to oglądacie, to prawdopodobnie już ten zakup mógł nadejść, albo go nie będzie, do nowych odcinków właśnie z Metra Warszawskiego lub innych ujęć, żeby się nie trzęsło ujęcia, a po drugie, żeby mógł to dobić jedną ręką, całkowicie nie myśląc właściwie o tym. To dobie. Tak czy siak, oczywiście teraz powinno się pojawić odliczanie do Metra Warszawskiego, też już to jest niedługo i powiem tak, zrobię wszystko, żeby tam być. Wiem, że to będzie trudne, ale nawet będę wisieć na ich infolinii, żeby się tam wbić jako... żeby tam być. Bo to będzie trudne, jeżeli mamy teraz koronawirusa i nie przełożą tego i zrobią tylko i wyłącznie wejście dla mediów. Mogą tak zrobić, ale spróbujemy oczywiście temu zaprzeczyć. Dobrze. Znaczy, ja jestem media, rzecz jasna. My się w ostatnim odcinku, a właściwie w ostatnich odcinkach zajmujemy teraz tą częścią dzielnicy i dzisiaj bym się bardzo chciał zająć opytami, a to najważniejsze, chciałbym się zająć tym, abyśmy szybciej skończyli ten scenariusz. Bo co prawda zostało nam raptem 5 tysięcy, ale my te pozostałe 10 tysięcy pierwsze zrobimy już od bardzo, bardzo dawna. Więc my sobie tutaj dzisiaj będziemy robić jednocześnie dwie dzielnice. Tą i tą. Ale najpierw, zanim zaczniemy myśleć ani o jednej, ani o drugiej, to tak, tutaj po tej całej dzielnicy w przyszłości będą jeździć trolejbusy, a w praktyce aktualnie będą jeździć autobusy. Może później zmienimy na trolejbusy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast jeżeli chcemy coś bardziej pomyśleć o aktualnym momencie obrotowym, czy też innym, to zajmiemy się tramwajami. Tak, ja już tutaj zaznaczyłem sobie, że tędy będzie jechać tramwaj i od tego zaczniemy. Buduję teraz krótką linię tramwajową. Wiecie jak to jest, jak wizjonerz mówi, zrobimy coś krótkiego, łatwego i szybkiego? To oznacza, iż to się nie uda. Ponieważ wizjonerz to rozciągnie, wymyśli nowe sobie zakręty, nowe przejazdy, nowe linie, nowe połączenia drogowe, wszystko wymyśli i to nigdy nie wyjdzie na krótkie. Trzeba będzie przebudować pół miasta, ale on to zrobi, bo jak ma swój cel, to zawsze go dokończy. I tak też było w tym przypadku. Pomijając to, że tutaj jak widzicie jeszcze jest całkiem ładnie to wychodzi. Mamy port tutaj w tym miejscu, ale na sam koniec nawet ten port został stąd wywalony. Postawiony nowy, bo tam całą nową dzielnicę zbudowaliśmy. Budując tylko ten tramwaj, co nie? To tylko ten tramwaj, to ja tutaj nic więcej nie mówię. O, kupiłem nowy kawałek ziemi w międzyczasie. I tak, chciałem wam powiedzieć coś więcej na temat tego live'u, który ma się pojawić teraz. On się pojawi, tam nawet jak już wejdziecie na mój kanał, to jest, że już wkrótce jest już zapowiedź live'a, możecie kliknąć, żeby nie zapomnieć o nim. On odbędzie się około godziny 10, zgodnie z naszym czasem, tak przynajmniej napisali na City Scanners. Jeszcze są oczywiście opóźnienia względem tego, względem sklepu Play, a Paradoxu, ale mniej sklepu PlayStation. Miejmy nadzieję, że będą jak najmniejsze. Natomiast jest jedna rzecz, która nie uniknie zmiany, a mianowicie to, że ja najpierw nagram filmik z darmowej aktualizacji, czyli z tego, co się za darmo dzieje, a dopiero później zajmę się naszym live'em. I tutaj tak mówię, to jest ta wersja optymistyczna, że się zajmę naszym live'em, ponieważ muszę jeszcze mieć pieniądze, a w teorii aktualnie mam pieniądze, ale mam okazję, która możliwe, że się już więcej nie powtórzy, jeżeli chodzi o zakup pewnego sprzętu. I no nie wiem, zobaczymy. Co się w teorii mam i w teorii mogę jakoś sobie to przechować i żeby mieć te pieniądze, ale z nie wiem ile to będzie kosztować, bo jeszcze się pojawił ten nowy content creator pack co do Japan Cities, Modern Japan Cities i właśnie nad tym jeszcze próbuję coś z tym wymyśleć, żeby on też mógł go zakupić. Nie mówię, że on jest przydatny w 100% i że w ogóle jakiś ma większy sens ten dodatek. Nie, bo to jest jak każdy content creator pack, to jest takie, no, takie,
Takie, niby ma to jaki tamkolwiek sens, ale tu w ogóle był niezły problem, bo tu gra twierdziła, że nie ma wody w tym miejscu. I to jest naprawdę twierdziła tutaj, nie wiem jak długo, twierdziła, że nie ma wody, więc musiałem to wyburzyć. Wyburzyłem w końcu to, postawiłem nowy i cały czas twierdziła gra, że tutaj nie ma wody. Bardzo dziwne. Także, no... Ja mam nadzieję, że będę mieć pieniądze. Najwyżej jakiś użyję środków nieodpowiednich, ale tylko po to, żeby nagrać to, no i co najważniejsze, ja sam bardzo bym chciał zobaczyć, co jest w nowym dodatku, bo myśl o tym, że zaktualizowali metro i to jest pewnie darmowa wersja, ale o tym, że są nowe środki transportu typu trolejbusy i cała masa tego, to ja po prostu chcę to zobaczyć. Już nie mówiąc o tym, że połów rybny, jak wynika z tego, co pokazywał Paradox, będzie się odbywać również poza granicami miasta i będziesz mógł je rysować. To ja jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie rozwiązane w CityScans. Co się z góry mówię, ja sądzę, że pewnie to nie będzie działać dokładnie tak samo jak na PC, ale mimo wszystko jestem bardzo tego ciekawy. Zobaczymy zresztą. Tak, tutaj też zobaczyłem parę ciekawostek co do tych linii promowych i tutaj też popodążałem te linie promowe. Tutaj było straszne zamieszanie, jeżeli chodzi o to. No ale mniejsze z tym. Jak słyszycie, oczywiście w tle mamy na sobie moje jeden z ulubionych radijek, które mi się jeszcze nie znudziło, dlatego słuchamy tego radia. No i co tu dużo mówić? No. Wygląda to naprawdę całkiem ciekawie. Jeżeli chodzi o odcinki typu Winnica, metro warszawskie i tak dalej, mam w planie pojechać do Warszawy tylko i wyłącznie na tramwaj na Winnicy. Co do metra warszawskiego, mogę liczyć na to, iż z metra mi podeślą jakieś zdjęcia. I dzisiaj jest... Nie, dzisiaj jest niedziela, jeszcze to nie. I jutro w poniedziałek do nich zadzwonię, przedzwonię, zapytam się, czy coś tam się dużo zmieniło. No i w trakcie kwarantanny nic nie zrobię, ale po kwarantannie możecie się spodziewać tego, iż ja wrócę do was ze świeżymi, nowymi wiadomościami. Przynajmniej taki mam zamiar. Bo długo nie było, nie mogę nic o tym nagrać, a po prostu nie mogę. Natomiast jeszcze przed świętami wielkanocnymi, tak jak mówiłem, będzie otwarcie właśnie metra na Woli. No i tak jak mówiłem, ja zrobię wszystko, żeby tam być. Czy mi się uda? Rzućcie mi powiedzenie. Tyle powiem. Mam nadzieję, że to nie będzie takie trudne, jak mi się wydaje. No, tak czy siak. Byłoby naprawdę ciekawe tam być. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że to będzie w trakcie kwarantanny i raczej nie będzie to zbyt ciekawie. Jak widzicie, tutaj są już nasze nowe tramwaje puszczone, bo tutaj nową dzielnicę dzisiaj sprawie całkowicie zbudujemy. Oczywiście z wszystkimi ważniejszymi ośrodkami. I przepraszam tam jedną osobę, którą tłumaczyłem jej, że kampus, nie kampus, poczta jest darmowym dodatkiem. Ja naprawdę myślałem, że to jest darmowe, bo wydawało mi się, że jak na PC nie kupiłem jeszcze Industrii przez jakiś czas, bo to było przez jakiś miesiąc około, nie, krócej nawet, przez jakieś parę godzin, to myślałem, że on nie jest darmowy, ale jak widać, nawet mi się może coś wydawać. Dobra, wracamy do gry. Dobrze, no i wracając, jak widzicie, jednak trochę dłuższy ten najlepszy strzedł z tym niby tramwajem. Zrobiliśmy nową zajezdnię, zaraz popyt tutaj wykorzystamy, jeżeli chodzi o tą część dzielnicy. Na moim zegarku jest 24 minuty, co oznacza, iż faktycznie może było z 5. No, dobrą wersją. Tak, ten tramwaj, jak widzicie, się tutaj rozgałęzia, jeden będzie jechać tutaj dalej. Natomiast drugi będzie sunąć tutaj do tej naszej nowej, ciekawej pętli tramwajowej, przez którą będą jeździć różne tramwaje i to w przyszłości się naprawdę dosyć nieźle pewnie rozwinie. I teraz się zastanowiłem, bo my tu mamy naszą tą elektrownię i do tej elektrowni byłoby dobrze zrobić nowy dojazd. W sensie, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, tutaj powinien, tu nam wystarczy spokojnie dojazd, więc wystarczy zrobić dojazd tutaj. W teorii powinniśmy już mieć to z głowy, a teraz będziemy tutaj trochę robić, więc to może by nie był i taki zły pomysł. Potem tutaj, jak widzicie, też są pociągi kolejowe, towarowe, no, pasażerskie i też je prawdopodobnie wykorzystamy, tak samo jak i towarowe, gdzie tutaj gdzieś prawdopodobnie zrobimy jakiś... No stąd trzeba będzie zrobić jeden zjazd, tutaj może sobie zrobimy rozjazd w jakimś tym rejonie, po to, żeby puścić specjalny tor towarowy dla naszych pociągów, aby oni też tutaj mogły jeździć. Więc tak, jak teraz pomyślałem sobie, że my tu chcemy puścić pociągi towarowe, to nasuwa się tylko jedna rzecz. Tu potrzebujemy jednego rozjazdu. I żeby to zrobić i to wszystko zrealizować, nasz pociąg towarowy, nie wiem,
Pewnie gdzieś tutaj mój ustanowimy miejscówkę, żeby mógł się dojeżdżać. Po prostu na tą całą dzielnicę, żeby tutaj też zwykłe pociągi mogły dojeżdżać. To dajcie mi chwilę i to za chwilę. Chociaż czekajcie, gdybyśmy puścili, bo my tutaj też mamy ten pociąg. I w teorii, podkreślam, w teorii, to my tutaj mamy nasz port, co nie? I tutaj jedzie jakiś ten ciekawy pociąg za wyjazdem. I gdybyśmy tutaj zrobili pętlę, aby te pociągi mogły zawracać, to nie wiem, czy to nie byłoby nawet lepsze. W sensie, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tu byśmy sobie to zrobili dotąd. Tu byśmy raz, dwa, trzy. Ja wiem, że my się mieliśmy trzynkowek innym zajmować w dzisiejszym odcinku, ale spokojnie, jeszcze do tego wrócimy, czym mieliśmy się zajmować. Tu byśmy sobie zrobili zjazd. Nie. Musimy bardziej już wykręcić tutaj do tego zjazdu. Co się to nie jest OpenTTD, więc nie muszę jakoś bardzo się zastanawiać nad zwalnianiem prędkości. Co nie zmienia faktu, że byłoby miło, gdyby tak najmniej zwalniało. Dzięki temu niektóre pociągi towarowe, o właśnie jak ten, który nie wiem właściwie, kto tędy jedzie, mogłyby pojechać do naszego tutaj zjazdu na dół. I to jest chyba więcej niż dobry pomysł. Zaraz to jeszcze wszystko sprawdzimy. I się za chwilę zobaczymy. Dobrze, no i zrobiliśmy tutaj ten węzeł taki, w sensie, no wygląda to całkiem ciekawie. Tutaj pociągi mogą przyjechać, teraz pominąć tą stację całkowicie i tutaj z bardzo ciekawymi możliwościami dla pociągów, aby ominęły w ogóle tą stację w przyszłości, bo stacja nowa, pasażerska, jest właśnie w planie do wybudowania tutaj na dole. I możliwe, że i towarowa też tutaj niedługo będzie miała swoje miejsce. No zobaczymy jeszcze, jak dokładnie to zejdzie. Natomiast tutaj tą stację bym mógł już właściwie postawić. To nie byłby taki zły pomysł, bo gdybyśmy ją tutaj... Tak teraz się właśnie zastanawiam. W teorii najlepiej byłoby ją wrzucić gdzieś tu. Ale czy to nie będzie trochę zbyt blisko? Stację meta można byłoby wtedy podciągnąć do góry. To jest może i nawet nie taki zły pomysł. Tylko to byśmy sobie postawili, w sensie tak, tu byśmy może zrobili z jedną stację jeszcze wspólną. O. I później by to zjechało tak tutaj ostro w dół. Dobra, to nawet nie jest taki zły pomysł. To przejdźmy do teraz realizacji tego, co przed chwilą powiedziałem. Czyli pójdźmy tutaj drogę, no powiedzmy, że z taką długość. Dalej stąd druta puścimy teraz bezpośrednio do tych. Bo to będzie teraz w tym, że pomyślę o wiele lepsze. I przy okazji od razu, jak jest popyt, to najpierw jego wykorzystamy, zanim zrobimy to moje pociągowe magnatum. Dajmy sobie stąd tutaj drogę i ona by się połączyła gdzieś tutaj, tak? Tutaj nasze tramwaje, które jeszcze na razie ich nie budujemy, one w przyszłości będą. W przyszłości, ale spokojnie, one tutaj powstaną, naprawdę. Okej, dobra. I teraz można byłoby to po prostu zapełnić. Teraz dajmy sobie wypełni. I cyk, cyk, cyk. No i tutaj tak, tu będą biura, 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 biura. A tutaj dookoła tej zajezdni sądzę, że aż taka głośna to ona nie będzie. To się miejmy nadzieję. A tutaj możemy sobie już zrobić, żeby było w sumie normalnie, biura. Od tej strony. Natomiast tutaj dalej to też będą już dąb. Więc daj mi pędzel. O, proszę bardzo. I tutaj w tymże rejonie to już daj też normalne domki. Dookoła tego zobaczymy, czy zajezdnia jest aż tak bardzo głośna, jak wszyscy piszą. A przy okazji zobaczmy sobie, jak ludzie korzystają z naszych tramwajów, które tutaj się przed chwilą zjeżdżały. Tak, przy okazji jest tutaj nowa zajezdnia dostawiona. Sądzę, że może się przydać na przyszłość. No, odpowiem wam, że nawet całkiem nieźle, jak na pierwszej linii jest już 64 osoby. Może dlatego, że tutaj też jest nieze połączenie i tutaj nasze promy mają teraz dużo nowych połączeń. To może być coś z tego rodzaju. Dobra, nasz popyt jest powoli wykorzystywany, można byłoby to tak nazwać. I potrzebna jest szkoła podstawowa na już. Szkoła średnia również na już, o tu akurat idealnie się zmieści ze zajezdnią. Będą mieli piękny widok na tramwaje. Będą mogli już myśleć o tym, kim w przyszłości mogą zostać. No, bardzo dobrze. Dalej tutaj byśmy sobie puścili jeszcze jedną drogę. I też od razu na nasze mieszkania. Z tym, że to będzie taka bardziej jeszcze, możemy sobie dorzucić jakieś inne rzeczy. Nie, tego na pewno tutaj nie dorzucimy. Urząd pocztowy tutaj nie jest tak źle, prawda? Daruję wam więc w ten budynek. To też jest dobrze, tu też jest dobrze. Szpital jest na pewno dobrze, jak jest z krematoriami. Dobrze,
Sauna nawet jest niedaleko. Na bogato. Ale kriokrypty możliwe, że tutaj nie ma niedaleko. Obok szkoły bezpośrednio nie będę go stawiać. Mamy jakiś szacunek do tych dzieci. Natomiast basen publiczny obok szkoły to jest nawet całkiem niezły pomysł. Trochę wydaliśmy pieniędzy na to wszystko, niestety, ale nada. I tutaj dookoła tego się budujecie domki. Domki, domki i jeszcze raz domki. I tutaj w przyszłości też będzie taki podjazd bardziej pod ten dworzec. Bo ten dworzec to jest właściwie nasze perpetuum mobile. To jest 1000 ludzi z niego korzysta. W teorii pociągi zagraniczne, których tutaj aktualnie w tym mieście nie ma. I widzę, że ten pociąg, na przykład ta linia jest dobrze wykorzystywana, bo 122 osoby z niej korzystają. I ten pociąg, który jedzie tutaj teraz dalej, też jest całkiem nieźle. No ma, mieliśmy postawić teraz tutaj ten nasz dworzec nowy. Pasażerski rzecz jasna. To sobie go tutaj byśmy postawili, no mniej więcej gdzieś tutaj. Później ten pociąg tam nieźle będzie zjeżdżać w dół. No ale no cóż, to już jego zabawa, nie nasz interes, jak to zrobi. No i tak, stąd byśmy sobie puścili dalej. Okej, to jest ten pociąg, więc w teorii możemy puścić tu już dwa pociągi. Można byłoby nawet zrobić, żeby się zjeżdżały jeszcze. Na bogato. Na bogato. No ma, to tak, ten będzie sobie jechać tutaj dalej. Proszę bardzo. Z dojazdem tej nowej stacji, która tutaj niedługo zostanie zasiedlona i tu sądzę, że chyba tu będą dalej mieszkania. Tak. Coś jakieś sklepiki dookoła tego jeszcze możemy dorzucić, ale głównie będą mieszkania. No i tu będą dojazdy do tej nowszej linii kolejowej, która tutaj się będzie dosyć ładnie dościągać. Już to widzę, jak to ładnie wygląda. No, ta przyszłość zielona. I w tymże rejonie postawimy zaraz stację, też pasażerską, aby to mogło mieć swoje ręce i nogi. Czy tutaj się to tak wyrównało ładnie? Bo ta skarpa trochę była pomagała mi tutaj, ale widzę, że chyba tak. No dobra. Szkoda, że nie ma tej skarpy już w tym miejscu, ale z drugiej strony nie będzie tak, jak jest. Teraz tylko się zastanówmy, od tej strony by się przydało właśnie zrobić miejsce, aby ta stacja mogła zaistnieć. Tylko tak, bo tutaj mamy ten tor jeszcze dla pociągów towarowych. My go już tutaj wsuniemy, żeby tam wjechał. Jedno w drugie. No a tutaj sobie zróbmy dojazd gdzieś dotąd. Nie, za bardzo. No powiedzmy, że dotąd i teraz rozumiemy się. Dobra, dajmy tutaj nasz pociąg. Jak tam jest z czasem? No czas dzisiejszego odcinka to jest wartość względna głównie, ale mniejsza z tym. No, trochę pieniędzy zeszło. I stąd byśmy sobie zrobili dojazd do tego. Dalej, stąd tu sobie zrobimy podłączenie takie. I już zaczyna się coraz ciekawie i robić. Okej, okay, wyłączmy nasze pociągi dalekie. I dorzućmy nasze pociągi stąd, czyli tę brązową linię, aby jechała ona teraz jeszcze dalej. Dzięki temu będzie to dosyć ciekawie się tutaj rozkładać. Okej, widzę, że tutaj dorzuciłem w dwóch kierunkach tą samą stację. To nie był dobry pomysł. I nasza fioletowa linia, coś tak zastanawiam. W teorii można ją przyciągnąć, żeby tutaj też ta jechała. Ale... to był zły pomysł. Ale nie wiem, czy jest sens. Napiszcie w komentarzu, czy jest sens przyciągnąć tą fioletową linię. Z czego ta fioletowa, to nie właściwie z którędy ona jedzie. Fiolet. Fioletowa to jedzie... to jest ta okrągła, która jedzie przez wszystko. No w teorii to nie był może taki zły pomysł, ale to jeszcze nad tym pomyślimy. W każdym bądź razie. No ma pieniądze, niech nam wpadają, bo akurat one się tutaj teraz przydadzą chętnie, teraz na szybko. Tu sobie zrobimy dojazd, a tu sobie postawimy duży park, ponieważ jest dużo miejsca i nie mam pomysłów, co by tutaj właściwie wrzucić, a duży park on z łatwością i to dobrze wykorzysta tę całą przestrzeń. Proszę bardzo, park postawiony, zróbmy dojście dla pieszych, żeby mogli wchodzić z każdej strony, ponieważ nie jest park płatny, więc nie musicie stanawiać nad bramkami. Co nie? Przesuń, dobra. Proszę bardzo i... tu widzę, że tu będzie problem. No dobra. Spróbuj, no. A tutaj? Nie ma. No ale to od góry nie ma wejścia, bo jest zbyt blisko podłączone. Tego się spodziewałem. I tu dookoła tego sobie będą sklepiki się rozciągać. Nie wiem jakie, ale jakieś sklepiki. Co no, to jest ta część, to jest ta nowa dzielnica i ona jest całkowicie bez jakikolwiek...
właśnie dzielnicy, obszaru, który bym mógł wpisać na listę. Okej. Dobra, tutaj nie poznikały, bo to byłoby dosyć szkoda. Dobra, to wy się tutaj budujecie. Mamy tam nową stację, która pewnie... Już wyłączyłem, świetnie. Stan będzie jeździć, bez, żeby nie było bezpośredni pociąg jeszcze pomiędzy tymi i tymi. Ale to w przyszłości. To w niedalekiej przyszłości faktycznie coś takiego powstanie. Ale nie wiem jeszcze, jak to zrobimy. Czy my tutaj możemy coś jeszcze wykombinować? Aha, tu możemy zrobić tor do pociągów zawracających. Ale wiecie co? Obawiam się, iż to był... To nie byłoby zbyt dobre rozwiązanie. I wolę go nie testować. No dobra, no chyba na razie jest całkiem nieźle, bym powiedział. Tak, tutaj są ładnie wykorzystywane obydwa perony. Zastanawiam się tylko nad tym pociągiem, czy tutaj dociągną mi go. W teorii nasze tutaj ten dworzec by trochę stracił, bo tutaj się kończy ta jedna linia. A możliwość przyciągnięcia pociągu jest. Ale dobra, wiecie co, na razie zostawmy, bo to nie jest aż takie niezbędne. Natomiast zajmijmy się bardziej teraz tą częścią. Tu jest ten nasz nowy dworzec, który jeszcze nie jest w ogóle włączony do użytku publicznego. Więc tu sobie dorzucimy to tutaj. Dobra, no i w całej reszcie proszę o dorzucenie dużej liczby mieszkań. Dokładnie. I tutaj będzie jeden obszar, gdzie będą sklepiki, ale to będą te eko-sklepiki, ponieważ my tutaj stworzymy sobie nową dzielnicę i to będzie ta bio-eko i w ogóle taka ciekawa. I samowystarczalne domy, może dorzucimy dalej. To nawet może być ciekawe. A tutaj do tej granicy się dociągniemy. I teraz tak, to jest bio, jesteście bio i jesteście z nawet biura IT. Świetnie. I tutaj będzie też stacja dla naszego pociągu jednoszynowego. On tutaj też jeździ. Ja to przy okazji znaczy, iż wypełni tutaj jest. Coś to trzeba zmienić na coś takiego. I tutaj właśnie sobie dostawimy naszą stację w tymże miejscu. Albo trochę ją nawet cofniemy. Tak, cofniemy ją. Bo ona powinna być gdzieś mniej więcej na środku tego, żeby w miarę ładnie później udało się ją tutaj doczepić do tego całego systemu. Także stąd zrobimy podjazd dotąd. Dobra. I dalej tu będzie jechać. Tam może z jakąś jeszcze jedną stację dorzucimy do tego całego sprzętu i ostawienia. Jak na razie nie widzę tutaj nikogo, żeby się zaczął budować. Ale to dlatego, że tutaj jeszcze nie ma żadnych szkół i tego typu budynków. A to za chwilę się tutaj dopiero pojawi. Co? Teraz się zastanowiłem. Tak, my tu mamy dwie linie jednoszynowe. O, już zapomniałem o tym. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o tym, że tu są dwie linie jednoszynowe. No ale no. To nam tutaj powinno całkiem dobrze funkcjonować. Czy gdzieś tutaj się podobiły nowe światła? Nie, to dobrze. No tego bym tutaj akurat nie chciał na pewno. Stąd będzie jakaś droga w sumie mogła odjeżdżać większa. Teraz tak jak się zastanawiam. Bo tutaj będzie dosyć dużo się tego budować później. No, chociaż póki co aktualnie nic tutaj nie ma, to tu się będzie dużo budować. Uwierzcie mi. No tak, tutaj byśmy sobie postawili bibliotekę. To od razu ich będzie tutaj zaciekawi tą dzielnicą. Naprzeciwko biblioteki nie ma lepszych budynków typu niż szkoła. Proszę bardzo, tu będzie szkoła. I zobaczcie, od razu zaczęli się budować. Ponadto nasz tramwaj, który tutaj jeździ, prawdopodobnie go podzielimy na dwa tramwaje, z czego jeden będzie jechać na dół, a jeden będzie jechać dalej tutaj prosto, tutaj się będą mijać. A ponieważ tutaj jest na tak niezła lokalizacja, jeżeli chodzi o tego typu wszystkie pojazdy właśnie, dlatego tutaj będę lubić właśnie tego typu rozwiązania. Typu tramwaje i tego i to wszystko, bo to jest tego. Bo tu będzie łatwo to wszystko porozdzielać. Dalej tutaj nasz tramwaj będzie jechać jeszcze kawałek. I stąd tu sobie później. Czekaj, nie. Linia tramwajowa. O, będzie zjeżdżać jak nasze pociągi. Dobra. To jest chyba już dobrze zrobione. Zaraz ten pociąg sobie spuścimy na dół, bo to jest ważniejsze. Żeby tamci, co mają tylko metro aktualnie,
Zresztą nie wiem, czy nawet mają te Metta. Tak, Metta mają. Te Metta miało tutaj mieć tą stację, to zaraz ją dociągniemy. Dobra, zrobiło się coś cicho. Chyba się radio pokończyły chwilowo. No ale mniejsza z tym. Zegarek mówi 17 minut. Dobra, tu sobie to dociągnijmy jeszcze kawałek. A nasz tramwaj... No w sumie może jechać chyba tak jak jedzie. Albo... W sensie, bo najlepiej byłoby go tutaj rozczłonkować. I chyba tak też zrobimy, żeby jeździł po prostu w dwóch kierunkach. A nie, bo tu będą dwie linie. Dobra, dobra, to nie ma problemu. Przepraszam. Ten jedzie tu, a ten będzie skręcać tutaj. Czy tam ewentualnie gdzieś jeszcze będzie podjeżdżać. To już mnie akurat najmniej w tej chwili interesuje. Tutaj wypełni, tutaj wypełni. Jak jest tutaj z wodą? Woda jest wszędzie dostarczona. Oj, oj. Jak ja już tak dawno nie miałem, że mam, że woda jest cały czas wszędzie dostarczona. Dobra, tutaj sobie to dociągniemy i tu będą po prostu odjeżdżać sobie te nasze krótkie takie drogi do naszych torów. No i to powinno dosyć ciekawie tutaj zaobserwować i oczywiście to działać. Dalej tutaj, w tymże rejonie... Ja właśnie pytanie, czy się będzie to od razu łączyć. Nie będzie się łączyć, szkoda. Ale na dobra, to sobie porobimy ręcznie. Czyli na przykład tutaj podłączenie takie. O, co nie? I gdzieś tutaj zrobimy sobie podłączenie do dworca. Wiadomo, że będą chcieli korzystać z tego dworca. Jakbyśmy nie chcieli powiedzieć, że nie, nie korzystacie, to oni i tak będą z niego chcieli skorzystać. Dalej, tu mamy tą dzielnicę i do niej sobie zrobimy podłączenie teraz nowe. Czyli tę dzielnicę. Tą elektrownię. Jeszcze miejmy na uwadze, że dzisiaj chciałem tutaj postawić ten dworzec towarowy też. Ale to zobaczymy. No a tutaj ta droga się skręcała, my ją sobie trochę wyprostujemy, aby spokojnie móc postawić tutaj nasz dworzec i stację metra. Dworzec będzie ustawiony, właściwie prawie na końcu. Tutaj jest z nim podłączenie na pewno. O, co nie? Dobra. I tutaj będzie właśnie nasza stacja metra. Nie, trochę ją cofnijmy może. Chociaż byłoby najlepiej właśnie w tym, że gdzieś w miejscu. Dobra, czekaj. Tu byśmy ją już postawili. Dobra. No i tak, nasza stacja pójdzie tu. To sobie wyburzymy. I widzę, że ten metro tutaj będzie mieć niezły, ostry zakręt. Nie mamy jeszcze właśnie, nie wiem czy wiecie, w nowym dodatku właśnie dochodzi naziemne metro, czyli coś, czego nie ma cały czas w Warszawie. Coś jest, ale nie ma go zbyt dużo. Nie jest do użytku normalnego publicznego. Ogólnie teraz to jest ciekawe, bo jak patrzyłem na raporty, to jest 15% normalnej, tyle ile normalnie ludzi korzystało z metra, to teraz jest 15% tego. Więc naprawdę się nieźle zapadło to wszystko przez tego wirusa w koronie. No a tutaj sobie to zjedzie. Macie podłączenie z drogą dużą. To już powinno być dobre. I teraz tak. Tutaj sobie pojedźmy do góry, bo ten pociąg, on tutaj będzie jechać... No właśnie, on tutaj będzie jechać mniej więcej w tenże sposób. A tutaj to jeszcze sobie byśmy mogli nawet dorzucić coś jeszcze. To poczekaj, zróbmy sobie odpis na morze. Tutaj się wzbije. Tutaj będzie już u progu, na rozbiegu zjeżdżać. No powiedzmy. Tutaj będzie już opadać. Coś na gdzieś tutaj. I tutaj sobie zjedziesz w dół. No w miarę normalnie. Dobra, no i teraz zielona linia zostanie dociągnięta tutaj. Ok. I stąd będzie jeździć właśnie nasza druga linia, która będzie od tędy. Jedzie z drugiego toru? Jedzie z drugiego toru, świetnie. I tu będzie wykręcać i dojeżdżać do tej stacji. Tak, ponieważ tutaj sobie podobiliśmy takie różne tam przejazdy, zajazdy i przekładki. I sądzę, że to może być ciekawym rozwiązaniem. O, tędy będzie zawracać sobie. I a propos, ja chcę zobaczyć ten pociąg, jak on tak będzie zawracać. Jest, dobra, jedzie pierwszy pociąg, czekajcie. Przybliżmy sobie do niego i zobaczmy. Jedzie.
niezły, ostry zakręcik, ale ten pociąg się łamie. Natomiast z drugą stronę to będzie dopiero odjazd. Okej, wydaje mi się, że jest chyba jeden albo dwa na tę całą linię. Pewnie coś koło jednego. Tak, jest jeden. Aktualnie jeszcze jest bardzo dużo chętnych, no ale to trzeba poczekać, aż, bo to jest świeża linia i świeże nowe stacje, więc oni tak szybko się tutaj nie pojawią. Natomiast w tą stronę to jest moja ulubiona zakręt. Jak zwolni. Ło! No i ktoś mi nie powie, że to nie jest zginanie zbyt ostro pociągu. To jest trochę przegięcie, ale na szczęście tylko trochę. Tak, teraz się tutaj zastanowiłem, że faktycznie ten tor tutaj jest. Dobra. I tutaj dojeżdżają sobie pociągi. Tutaj widzę, że jest ładny ruch do tego pociągu. 19 osób. No, ale ta cała linia jest całkiem nieźle użyteczna, bo to jest chyba. Nie, ona jedzie tutaj z naszego miasta. Ona nigdzie nie jedzie dalej. W sensie z naszego miasta, to akurat było wiadomo, ale że nigdzie dalej nie dojeżdża. Dobra, ładny popyt się pojawił na handel, a ja lubię taki popyt. Więc ten popyt wykorzystamy sobie w tej dzielnicy, którą mieliśmy w tym momencie wykorzystać. Dajcie mi chwilę, zagospodaruję ten teren i za chwilę się widzimy. No i chyba wam nie muszę mówić, jak to było. Ta chwila minęła, nagrałem nawet odcinek, zakończenie i całą resztę, ale oczywiście się coś pousuwało i efekty widzimy jak teraz. Mamy tutaj całkowicie skończoną tą dzielnicę z nową wersją tutaj przejazdową i śmieciami, ponieważ nasi mieszkańcy w tych regionach mieli problem ze śmieciami. I dalej rozwiązane nowe tramwaje, nowe dzielnice i nowy wysoki budynek. Nie wiem, czy go widzieliście już w dzisiejszym odcinku. A tak czy siak najwyższy budynek w grze tutaj teraz się mieści w naszym mieście. Ponadto tutaj nowe dzielnice, nowe obszary, dworzec towarowy, nasza okrągła dzielnica i multum nowych linii tramwajowych jeżdżących tutaj, już nie wspominając oczywiście o pociągach, które tutaj się ciągną. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!